To największa szopka ołtarzowa w Europie. Franciszkanie od setek lat kultywują tradycję jej budowy, a centralne umieszczenie ma sprawiać, że cała uwaga skupia się bezpośrednio na stajence. Zwiedzający będą mogli podziwiać ją w panewnickiej bazylice od 25 grudnia. Do budowy całej scenerii żłobka wykorzystanych zostało około 120 różnych figur. Fatima Orlińska. Jak mówią franciszkanie, dźwięk dzwonu zwiastuje nadejście największego z cudów – Bożego Narodzenia. Podobnie jak oficjalne odsłonięcie stajenki, która w bazylice świętego Ludwika Króla i w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w katowickich panewnikach została dzisiaj pokazana w tym roku po raz pierwszy. Franciszkanie budują ją przez kilkanaście tygodni, a ta tegoroczna ma zupełnie nowy charakter. W tym roku, jak widać w szopce, czymś ważnym jest grota. Nie jest to szopa, ale grota, która nawiązuje wizualnie do tej pierwszej groty w Betlejem. Kiedy popatrzymy na ziemię świętą na Betlejem, tam jest zimny kamień. Matka Boża razem z świętym Józefem znajdują się w takiej grocie, tam rodzi się sam Chrystus. I święty Franciszek, który 800 lat temu zinscenizował, zaprosił do Greccio na pierwszą szopkę, również ona była odprawiana w grocie. I to właśnie jubileusz 800-lecia tego wydarzenia w tym roku świętują franciszkanie. Bożonarodzeniowe obchody rozpocznie w panewnikach pasterka w Wigilię. Istotą tej szopki i ideą było zbliżyć to wydarzenie, przybliżyć dla prostego ludu, dla prostego człowieka, który jakoś nie odczytywał, nie czytał Słowa Bożego, nie czytał wtedy Biblii. Namacalnie chciał przedstawić to wydarzenie i od 800 lat w naszych świątyniach, w różnych miejscach franciszkańskich budujemy okazałe szopki, dbamy o tą tradycję. Chyba nie zmienił się cel, chyba nie zmieniło się idea. Chcemy od tych najmłodszych, maluchów, od dzieci, poprzez tych starszych pokazać im to wydarzenie, zachęcić do przeżywania głębszego wiary. Odsłonięta dziś szopka ma 18 metrów wysokości i 12 szerokości. Od lat uznawana jest za jedną z największych w Europie i każdego roku przyciąga tysiące odwiedzających. To jednak nie jedyna atrakcja bożonarodzeniowa w bazylice, bo równie dużym zainteresowaniem cieszy się ruchoma szopka, która w tym roku, jak mówią franciszkanie, przeszła lifting. I jest też kolekcja kilkudziesięciu szopek z różnych zakątków świata i żywa stajenka. Tradycja budowania żywej stajenki jest już kontynuowana od wielu lat, natomiast w tym roku po raz pierwszy widzimy nową odsłonę, w której te nasze zwierzęta się znajdują. Mamy tutaj baranki, mamy króliczki, mamy kaczki oraz na samym końcu indyki. Więc jest trochę mniej tych zwierząt, ale mają wszystkie nową aranżację i w tych pomieszczeniach jest odpowiednio przygotowana przestrzeń, żeby mogły nacieszyć nasze oko, naszych milusińskich, ale także w godnych warunkach przebywały. Śladem szopek w bazylice będzie można przejść od 25 grudnia, a dla odwiedzających dostępny będzie do 2 lutego.